Athlon. Dzień numer... Wciąż w dżungli. Chyba wiesz, że zrzucony czołg nie wystarczy, żeby się mnie pozbyć. Muszę podziękować mojemu zbawcy. Nie ma co liczyć na kosz owoców. Mam plan, ale muszę działać szybko. Kluczem do tego wszystkiego jest lud, który opuścił tę dżunglę. Mamy tu coś nowego. Wieku tych ruin nie da się określić tradycyjnymi metodami. Nie podoba mi się to. I oczywiście brak śladów jakiegoś kataklizmu. Jakby mieszkańcy po prostu zniknęli. Ale zanim zniknęli, zostawili wiadomość. I tak, tak, wiem, ale myślę, że to ja miałam ją znaleźć. Znalazłam coś w rodzaju starożytnej, lecz zepsutej maszyny. To teleskop albo jakiś gwiezdny projektor? Potrzebne są testy. Jeżeli działa tak, jak myślę, będzie kluczowe w moich planach wobec wyspy. Z tego, co widzę, urządzenie używa pryzmatów z rudy kinetycznej, by manipulować światłem. Jeśli się nie mylę, to muszę je uruchomić. Teraz przeszukałam wioski ludu, który tu żył. Ich wynalazki, ich zapiski. Rozwijali niesamowite technologie, używając rafinowanej rudy kinetycznej. Byli naukowcami, wizjonerami, a teraz zostały po nich tylko relikty.